czekać, także pozwolimy sobie zacząć. Mnie jest bardzo miło przedstawić prowadzącą dzisiejsze seminarium panią dr Grażynę Majter-Marciak. Osoba, która w PCC jest jej członkiem, jest i członkiem Rady Organizatorów i jest również ekspertem PCC do spraw polityki Skarbu Państwa i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Miło mi również przywitać pana prezesa Zenona Nowaka, prezesa Polska Press, oddział Kasa Śląska, wydawcy Polski Dziennika Zachodniego. Witam państwa bardzo serdecznie w Media Centrum, w budynku, do którego wprowadziliśmy się niecałe pół roku temu. To tutaj właśnie obecnie mieści się główna siedziba Dziennika Zachodniego, Echa Miasta i naszych serwisów internetowych, m.in. gratki.pl. Ja cieszę się, że mogliśmy państwa zaprosić na to spotkanie dotyczące kulturalnej firmy w dobie kryzysu. Inicjatywy klubu i związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych zaproponowano, żeby firma, którą kieruję, przygotowała właśnie dokumenty, czy przeanalizowała, jak wygląda z czymś, co się nazywa kultura organizacji w polskich firmach. Staram się fanatykiem tego tematu, chociaż finanse w dalszym ciągu są na miejscu pierwszym. Zacznijmy od tego, co to jest ta kultura organizacji. Co to jest w ogóle kultura organizacji firmy? To jest zestaw. To jest taka teoria książkowa, tam będą takie różne ładniejsze trochę nazwy, że jest jakby zestaw czy grupa sposobów zachowania, systemów wartości, reguł, którymi firma się kieruje i ludzie w niej zatrudnieni. Problem jest w tym, że większość z nas pracujących w takich firmach nie uświadamia sobie, że w ogóle istnieje coś takiego jak kultura organizacji. Że to w tej firmie jest, że my działamy w pewnym określonym porządku, który wynika z owej kultury organizacji. Myśmy ileś tam lat temu nie zdawali sobie tam jeszcze w czasach tego przełomu, jak ktoś mówił marka, marka. Dziwiliśmy się, że ktoś może być zainteresowany marką Wedel, prawda, albo czekoladkami. Że się to kupuje, że się za to płaci kupę pieniędzy. A teraz dawno Wedla nie ma, a czekoladki mamy, a to, że one są produkowane pod Wrocławiem przez Anglików, to co to powiem? Średnio nasze firmy wyszły na poziomie 30. Tam w takim innym wskaźniku 38. Podczas kiedy od 60 dopiero można się znaleźć w tym rankingu. Średnio takśmy wypadli. To znaczy ta kultura organizacji to u nas specjalnie istotnym elementem wartości firmy nie jest, żeby nie powiedzieć, że ona istotnie obniża ową wartość.